Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, co lepsze. Będę mówił głównie o sobie. Napiszcie, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Czy mała działeczka, domek pod miastem, czy wielka rezydencja w mieście, czy lepiej żyć skromnie, ale żyć sobie na spokojnie, czy lepiej się zapożyczać, brać kredyty, żyć w jakiś sposób na pokaz. Także taki odcinek trochę o przemyśleniach, może delikatnie biznesowy. Chciałbym właśnie tutaj Wam przedstawić moje spostrzeżenia. Też parę ludzi pisało właśnie i chciało taki odcinek, żebym nagrał. W pierwszej kolejności, moi drodzy, musimy się zastanowić, czy w ogóle my tego chcemy, dlatego że większość ludzi, większość rzeczy robi niestety na pokaz. Robi po to, żeby pokazać się innym ludziom, że my to mamy, że my sobie to kupiliśmy, prześcigujemy się. Jeden kupuje sobie taki samochód, drugi taki samochód, patrzymy, że sąsiad ma lepszy, chcemy mu dorównać, nie robimy tego dla siebie, a myślę, że finalnie pewne rzeczy powinniśmy robić tylko i wyłącznie dla siebie, dla naszej satysfakcji, po to, żeby nam było dobrze. Oczywiście każdy ma swoje pobudki, każdy ma swoje powody, dlaczego coś kupuje i to jest całkowicie zrozumiałe, natomiast robiąc coś dla kogoś, myślę, że w jakiś sposób robimy sobie krzywdę i warto tutaj zastanowić się, czy faktycznie my tego potrzebujemy. Czy jest nam potrzebny dom z 5 łazienkami, kredyt na 30 czy na 40 lat, tylko po to, żeby taki dom wybudować, a potem finalnie jak jesteśmy dorośli, to i tak nasze dzieci się przeprowadzają i zostajemy w tym domu sami. Nie mówię, że zawsze tak jest, ale często takie sytuacje mają miejsce, co nawet tutaj od starszych kolegów, znajomych również słyszałem, więc po prostu trzeba się zastanowić, czy warto coś takiego, na coś takiego się porywać, brać kredyt na 30 czy 40 lat, żeby pokazać, że w jakiś sposób się żyje. Wydaje mi się, że dużo lepiej po prostu dojść krok po kroczku ciężką pracą, a tak naprawdę jeżeli chodzi, słuchajcie, o takie kwestie związane z zarobkiem, zarabianiem pieniędzy czy też bogaceniem się, to przede wszystkim musimy zarabiać, oszczędzać, inwestować i dopiero dalej możemy jakoś te pieniądze kumulować, pomnażać i pomyśleć o innych przyjemnościach czy też zabawkach. No a jeżeli zarabiamy jakieś bardzo malutkie pieniążki, chcemy się pokazać, kupujemy coś na pokaz, na przykład jakieś ubrania, co ostatnio rozmawiałem z jednym producentem i mówi, że większość tych ubrań szyje się w jednej szwalni, gdzie na przykład jedne są oddelegowane właśnie do jakichś takich sklepów brandowych, inne są oddelegowane do sklepów, gdzie tak naprawdę ta marża jest mniejsza, gdzie się nie doczepia tych znaków firmowych, jeżeli chodzi właśnie o ubrania i wtedy te ubrania są tańsze, są zrobione z tego samego materiału i tak jest w przypadku wielu różnych produktów. Oczywiście, jeżeli ktoś jest pasjonatem jakiejś tam marki auta, chce mieć super auto, to super. Natomiast trzeba się zastanowić, czy faktycznie warto poświęcać swoje ciężko zarobione pieniądze tylko po to, żeby to auto kupić. Jeżeli się tym pasjonujemy, to jest nasze marzenie, to jak najbardziej warto. Natomiast jeżeli robimy to na pokaz, co niestety, ale muszę Wam powiedzieć, że wydaje mi się, że większość ludzi robi, warto się zastanowić, gdzie to prowadzi. A wydaje mi się, że nie są to do końca dobre powody. Kiedyś, jak byłem młodszy, wydawało mi się, że właśnie trzeba wydawać pieniądze, po to pracujemy, żeby w nic nie inwestować, nic nie próbować kumulować, nie otwierać własnej działalności, tylko po prostu robić tak jak każdy. No niestety nie jest tak do końca, każdy podejmuje sam decyzję, natomiast warto się czasami zastanowić, usiąść i przemyśleć, w którą stronę to zmierza. Na razie jest tak, moi drodzy, że dużo więcej, co sam robię, wyświetleń mają śmieszne filmiki, filmiki na TikTokach, na YouTubach, niż jakieś faktycznie treści merytoryczne, które ktoś przekazuje. Taki mamy świat. W telewizji też mamy różne rzeczy, gdzie ja ostatnio oglądałem, słuchajcie, jest mega dużo takich programów, nie wiem, jak się nawet te programy nazywają, ale że tam się różne ciężkie rzeczy dzieją, ktoś kogoś zdradza, ktoś kogoś oszukuje, zabija. No, bardzo taki przekaz jest smutny i ja po prostu trochę się od tego odciąłem, nie myślę o tym. Natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie związane z tytułem filmu, czy lepiej się zadłużyć, czy nie, to wydaje mi się, moi drodzy, że przede wszystkim nie, na pewno nie własnym kosztem i tylko po to, żeby to zrobić. Podam Wam przykład. Tutaj właśnie znajomy wcześniej kupił sobie takie mieszkanie. Udało mu się przez wiele lat jakieś pieniądze zakumulować. Kupił sobie mieszkanie pod wynajem. Ja się na tym dokładnie nie znam, natomiast mówi, że po paru latach to mieszkanie mu się
spłaciło, jest warte dużo więcej. Oczywiście pieniądz, wartość pieniądza spadła, natomiast mówi, że to mieszkanie jest warte dużo więcej. Kupiłby samochód, który by po prostu tracił na wartości, a teraz mówi, że może kupić praktycznie półtora tego samochodu, co wtedy mógł kupić raptem jeden. Także no każdy musi sobie sam odpowiedzieć, po coś te pieniądze z drugiej strony zarabiamy. Trochę trzeba wydać na coś. To też jest ważne, żeby nie tylko kumulować, no bo tych pieniędzy do grobu nie zabierzemy. Jeżeli chodzi o ten temat, już mamy załatwiony. Kolejna rzecz, moi drodzy, dość ważna, to są właśnie głównie kredyty. No i tutaj faktycznie, jeżeli mielibyśmy się zastanowić, czy kupić samochód za 300 tysięcy, jeżeli w ogóle mamy takie pieniądze i zdolność kredytową, a wziąć samochód za 100 tysięcy i spać spokojnie, to wydaje mi się, że wybór jest oczywisty. No ale myślę, że nie dla wszystkich i każdy musi sobie sam przemyśleć sprawę, czy po prostu warto coś takiego zrobić. Teraz bardzo dużo rzeczy się robi na pokaz, wiadomo, też często pracując po tyle godzin nie mamy kiedy z tego wszystkiego korzystać i często wychodzi tak, że po prostu mamy jakąś łódkę czy jakiś motor, a nawet nie mamy czasu poprzez to, że pracujemy cały czas, nie mamy czasu, żeby z tych przyjemności skorzystać. Także czasami warto się po prostu zatrzymać i zastanowić. Takie moje zdanie. Kolejna rzecz, moi drodzy, jeżeli chodzi o to, czy warto oszczędzać, czy warto mieć duży dom, czy mały dom, to tutaj tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego. Będziemy sobie odpowiadać, czy warto, czy nie warto, tylko każdy musi po prostu indywidualnie zastanowić się, czy jest mu to potrzebne. Takie przemyślenia na dzisiaj, krótkie. Bo krótki, ale chciałem coś takiego delikatnie biznesowego dla Was nagrać, przedstawić Wam, jak ja to widzę. Podzielcie się w komentarzu, każdy, nawet ci, co oglądają tam inne odcinki, podzielcie się w komentarzu, słuchajcie, co Wy na ten temat myślicie, bo mi się wydaje, że po prostu w obecnych czasach jest delikatnie za dużo po prostu tego przepychu, tego bogactwa na pokaz, a nie jest to wcale nikomu potrzebne, a też często wydaje się, że jak ktoś pod firmę podjedzie jakimś super autem, to jest jakoś inaczej postrzegany. W pewnym stopniu na pewno, natomiast to bezpośrednio raczej wydaje mi się, że nie świadczy o człowieku. Więc to tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie obowiązkowo komentarz, co myślicie o tym. Taki pierwszy odcinek stwierdziłem, że nagram z przemyśleniami dla Was. No i chciałbym, żeby każdy z Was się podzielił, co o tym wszystkim myśli obecnie. Także trzymajcie się, moi drodzy, ładna pogoda, także dzisiaj na spacer można wyjść, może trochę wieje, ale nie ma co narzekać. Fajnie, że trochę popadało, wszystko podlało. Widać, że natura ożyła. Trzymajcie się. Cześć.